Czworonocna debata w Senacie III RP. Jest dzień przed Wigilią, czyli 23 grudnia 2015 roku. Kolanem przepycha PiS kolejną sprawę. O co chodzi, proszę Państwa, w tym akcji z Trybunałem Konstytucyjnym. No, jedno jest pewne, że należy rozwiązać to żydowskie, tą maszynkę do zarabiania pieniędzy i pełnej kontroli nad narodem polskim, żydowskiej kontroli, która nic dobrego dla Polaków nie wnosi. Korzystam z gościnności takiej stacji, widzieliście ją Państwo na początku, bo nie mam tutaj internetu i nie mogę tych obrad na żywo nagrywać. Niestety dalej jest tak, że Żydom wolno, a Polakom w Polsce nie wolno mówić w telewizjach. I czy to są takie, czy inne telewizje, do tej pory są zdominowane niestety przez dowiedzieliśmy się, że papież Franciszek przyjął nagrodę Karola Wielkiego, którą dostał m.in. Geremek i Tusk. I normalnie, jak Watykan ma zwyczaj nie przyjmowania nagród, to tą niemiecką nagrodę papież Franciszek dzisiaj właśnie superstacji się dowiedzieliśmy, że przyjął. I teraz proszę już na własną rękę sprawdzić, czy telewizja Trwam o tym powie. To jest taka zagadka na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Skandzieszyna.